po bardzo jednostronnym meczu pokonujecie chińskie Taipei. Ten wynik mógł być wyższy, bo liczba strzałów, jakie dzisiaj oddałyście, wręcz wymagałaby, żeby ten wynik był wyższy. Tak, nie zawsze wszystko wpada, mógłby być wyższy oczywiście, ale wygrana cieszy. Trochę skuteczności brakło, ale bramkarka też u nich dużo wybraniała, także... To był chyba taki mecz do pierwszej bramki, to znaczy właśnie bramkarka, czy ogólnie obrona chińskiego Taipei grała bardzo dobrze do czasu właśnie jak tą pierwszą bramkę straciła i później już ta kontrola również w wyniku z waszej strony była po prostu niepodważalna. Tak, zawsze jak pierwsza bramka wpadnie, to później się odblokowujemy i to idzie dalej i tak jak widać na wyniku 4-0 jakby rozluźniłyśmy się i więcej powpadało. Dla was turniej kończy się właśnie w tym momencie. Jaki był to turniej? W naszym wykonaniu był bardzo dobry. Jestem bardzo dumna z dziewczyn. Zagrałyśmy po prostu superowy turniej, naprawdę. Jestem mega dumna. Myślisz, że to drugie miejsce jest sukcesem? Tak, tak, myślę, że jest sukcesem, mimo tego, że mamy bardzo młody skład i miałyśmy bardzo młode dziewczyny. Nie byłyśmy w sumie na dużo czasu razem, miałyśmy bardzo mało czasu między tamtymi mistrzostwami a tymi, żeby się przygotować, ale tak się mega super zgrałyśmy i dzięki trenerkom w sumie też i jakby to drugie miejsce jest bardzo na plus. To oczywiście jest normalna rzecz, normalna kolej rzeczy, że część zawodniczek odejdzie, już nie będzie grało w tej reprezentacji. Część zawodniczek przyjdzie nowych. Jaka według ciebie jest przyszłość tej reprezentacji? Jeżeli dziewczyny będą chciały pracować i będą słuchać trenerek, co wymagają od nich, myślę, że jeszcze będzie można 10 razy zdobyć drugie miejsce, a nawet pierwsze. I na koniec zapytam o twoje doświadczenie tutaj zebrane. W jaki sposób według ciebie wpłynie na poprawę nie wiem, twojego warsztatu hokejowego, na grę twoją w lidze? Bardzo nie chcę wychodzić z tej U18, tak się przywiązałam ze sztabem, z trenerkami, z dziewczynami, że po prostu łezka się kręci wokół, strasznie mi szkoda, ale no trudno, 18 lat już za chwilkę, także następne seniorki jak się uda i będziemy dalej pracować.